Mały Książę Opowieść to historia, która pojawi się już za chwilę, bo 1 czerwca na deskach Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a tekstem zajęła się i przygotowała i reżyseruje ten spektakl Agnieszka Baranowska. Dzień Witam. Dobry. Witam. Dlaczego Mały Książę? To jest pierwsze pytanie. Dlaczego ten tekst i skąd to rozszerzenie tytułu o opowieść? Małego Księcia dostałam w propozycji od dyrektora teatru. To była propozycja, ponieważ widział mój wcześniejszy spektakl w Częstochowie i jak sam powiedział, pomyślał sobie, że mogłabym właśnie zrobić ten tekst. To było bardzo ciekawe, bo ja lubię wyzwania, to znaczy lubię takie właśnie propozycje, może coś zrobisz. Bo zwykle jest tak, że sami czegoś często nie weźmiemy, a potem się okazuje, że ten tekst... Pasuje jak ulał? Tak, albo otwiera coś w nas takiego właśnie, co sami byśmy sobie na to nie pozwolili. Dlaczego opowieść? Dlatego, że rozszerzyliśmy trochę, wyszliśmy poza ramę Małego Księcia, który jest opowiastką filozoficzną i ja na etapie adaptacji postanowiłam dla samej siebie znaleźć materię, w której umiejscowię Małego Księcia. To znaczy szukałam sama dla siebie takiego też... takiej prawdy, o czym to jest dla mnie, o czym ja chcę powiedzieć, co zresztą nas uczą, o czym chcemy powiedzieć w teatrze. I trwało to bardzo długo. Przyznam, że to chyba było moje najdłuższe boksowanie się z materią, tkanką tekstu. Przez to, że jest to powiastka filozoficzna, że jest tak naprawdę gdzieś taka mocno zamknięta w znakach, symbolach, w takich sentencjonalnych zdaniach. A ja lubię szukać prawdy, to znaczy lubię szukać człowieka i tego, no dobrze, a na życie to, co ja z tego mogę, co to, o czym to jest i co ja mogę. I zaczęłam szukać, co by było, gdyby, i z tego wyszła historia pilota. Pomyślałam sobie, no dobrze, gdyby tak ten pilot siedział sobie na ławeczce w parku i gdyby był sam i nie miał nikogo i był takim panem, który chce strasznie opowiedzieć o swoim życiu, ale już nie ma komu. I często mijamy takich ludzi, nawet jak nas zagadują, nie zatrzymujemy się, to co się wydarzy? No i to był mój początek wyjścia do Małego Księcia. A drugim była właśnie historia Dramat Baobabów, ale tego nie będę zdradzała, niech to już sam spektakl pokaże, czym się okazał Dramat Baobabów. Dobrze, wróćmy jeszcze do tego pierwszego momentu, kiedy Robert Drosławski mówi, może Mały Książę. To była propozycja, ale czy to była propozycja tak od razu, nie do odrzucenia? Czy były pytania? Ja przyznam, bardzo zabawną rzecz się wydarzyła przed tym telefonem i tą propozycją. Pakowałam się, pamiętam, że gdzieś jakąś półprzeprowadzkę miałam, czy miałam jakieś sprzątanie i znalazłam w mieszkaniu dwie książki Małego Księcia. A propos znaków. I pomyślałam sobie, po co mi dwie książki Małego Księcia? Znaczy, dlaczego, skąd są dwie? I dzień później był telefon od pana dyrektora. Zabawne, bo zresztą powiedziałam o tej historii. Pomyślałam sobie, aha, to ta druga jest po to, że będzie mi służyła do adaptacji. Ale rzeczywiście to tak się nałożyło i pomyślałam sobie, no jeśli on przyszedł do mnie, ten tekst, w taki sposób, to niech się dzieje, niech się wydarzy. A rzeczywiście ja nie pamiętam to oczywiście jako książkę ze szkoły, ale już wtedy ona mi się wydawała zagadkowa. I dalej jakby ta zagadkowość, ja bardzo chciałam ją rozwikłać, sama dla siebie i też dla innych. I pamiętam, że w trakcie pisania adaptacji miałam wszędzie z sobą tego Małego Księcia i to mnie bardzo ciekawiło, że jadłam w jakiejś restauracji i jakaś kelnerka mówi, o, bardzo lubię tę książkę. Ja mówię, dobrze, a o czym dla pani jest? Gdzieś dzwoniłam do znajomych, do przyjaciół, co bardzo mi otworzyło patrzenie na to. Każdy miał zupełnie inny odbiór, ale każdy bardzo mocno tą książkę pamiętał. Coś ona mu zrobiła, więc stwierdziłam, że no warto. To było takie zbieranie okruszków? Tak, tak. Ja bardzo jestem zawsze ciekawa, co moi najbliżsi i właśnie ci dalecy myślą o... Bo to dla nich robimy teatr, więc jeśli ja nie wiem, co im gra w duszy, co im podpowiada, to chciałabym po to wiedzieć, bo to dla nich. Mały Książę jako tekst, jako książka robi nam teatr w głowach tak na początek. No i później ta adaptacja, to co przenosimy na... To co pani przenosi na deski teatru, razem z zespołem oczywiście. To już jest jakaś projekcja, ale określona, tak? Do czego ona jest zaproszeniem? Ja myślę, że jest zaproszeniem do przyglądania się sobie, jako człowiekowi w życiu. No i to, co jest finał Małego Księcia, jest to, że tam na końcu w opowieści Mały Książę umiera. I o tym opowiada pilot. I myślę sobie, że takie oswajanie się z tym, że na końcu naszego życia jest koniec, czyli śmierć, nie jest niczym złym. Wprost przeciwnie, jest tak naturalnie wpisana w życie, że próba udawania, że jej nie ma, albo demonizowania tej śmierci jest
czymś, co tylko spowoduje w nas strach, a może odbierze nam radość życia, zupełnie niepotrzebnie. Myślę, że w tym naszym takim zabieganiu odbieramy sobie to, co jest takie pierwotne i naturalne dla człowieka. Życie i śmierć. No nic więcej nie ma. Znaczy tu, w tym momencie. Ale też to, co jest mocno w moim księciu wrzucone w postaci gwiazd, że on mówi, że ja będę. To znaczy, to też taka nadzieja tego, co jest potem. Że to, czyli przejście, nie koniec. Tak, że nie ma końca. To znaczy, że ja ci zostawiam siebie, w twojej pamięci będę, ale może tam w tych gwiazdach też. To wydaje mi się, że to jest danie człowiekowi możliwości tego, czy chcesz wierzyć, że jest koniec, czy nie. Mhm. A po drodze, po tej drodze takiej dla nas ziemskiej, to mamy spotkania, mamy chwile, mamy zatrzymania. Trochę o tym zapomnieliśmy? Myślę, że tak. Myślę, że zapomnieliśmy i też coraz więcej przez taki pęd w sobie generujemy niepotrzebnej złości i na siebie, i na ludzi, która powoduje, że właśnie nie widzimy siebie nawzajem, nie dajemy sobie szansy zobaczyć i siebie samych, i drugiego człowieka, co zresztą bardzo często widać, tak zwyczajnie na ulicy, ale też, co jest przykre, bo to, że często nam brakuje empatii do drugiej osoby, czy cierpliwości, to jedno, ale chyba gorsze jest to, i o tym też jest Mały Książę, o tym mówimy, żeby mieć taką czułość i cierpliwość do samego siebie. Bo o tym zapominamy, że jeśli sami siebie nie utulimy i nie spotkamy się ze sobą, to i ciężko będzie nam się spotkać z drugim człowiekiem. Dobrze to widzimy w takich sytuacjach, kiedy komuś pomagamy, czy widzimy, jak ktoś komuś pomaga, tak? Jeżeli ma czas dla siebie i tę czułość, o której pani mówi, to jest w stanie robić to naprawdę długo. A jeżeli ktoś zostawia siebie, nie wiem, zostawia też swoją rodzinę i rzuca się w wir pomagania, szybko się wypali. No tak, bo tak naprawdę to jest ten pierwszy człowiek, którego mamy, czyli my sami, jaki zostajemy porzucony, to w pewnym momencie też porzucimy innych. To jest to, że my często boimy się ze samym sobą spędzić czas i zobaczyć, co tam w nas nagle się obudzi, zagra, albo co zacznie w nas wołać, bo często się okaże, że zacznie w nas wołać dużo takich smutnych, prostych rzeczy, no ale one są w nas wpisane. I to tak jak ze śmiercią mamy prawo do smutku, do radości. Może być nam bardzo źle, może być nam bardzo dobrze. I to, co jest chyba najpiękniejsze w Małym Księciu, to taka zgoda na to, że jest tak, jak jest. Przykładem jest pijak. Pokazanie w Exuperim, że pije, no bo pije, to tak jest, jest mi smutno, żeby zapomnieć, że pije. I w tym tekście, w tym spotkaniu nie ma oceny tej osoby. Jest tylko pokazanie tego, że taki jestem. Dzieci tak się sobie przyglądają po prostu, a oceny dopiero uczą się od dorosłych. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że dzieci przyjmują całą otwartością inwentarza tę osobę, która do nas przychodzi. Ja zresztą pamiętam siebie jako dziecko, że ja byłam strasznie taka przytulaśna i wilna mnie przylepa. Każdego witałam, czy to był obcy, czy bliski, czułością. A z wiekiem się tego oduczyłam. Też z powodu, jakby wiadomo, spotkanych sytuacji życiowych. Ale to chyba nie chodzi o to, żeby to stracić, tylko wiedzieć, komu można to podarować. To pewnie potem już jest ta mądrość, której się uczymy, żeby nie zamykać się na to, ale chronić to, bo to dobre. To nasze dziecko wewnętrzne, ten mały książę, no to jest właśnie nasze dobro. I żeby tak też uczyć się i chronić siebie, ale dawać to też innym. I być może uczyć ich też tego, żeby powrócili do bliskości, do spotkań z innymi, do patrzenia w oczy. Ja myślę, że to jest tak, że jeśli my to tak jak z dziećmi, jeśli my to robimy, to inni ludzie to widzą, że my to mamy i to ich może zatrzymać. Że to też cały czas z aktorami o tym mówimy podczas pracy, żeby ze sceny nie płynął żaden dydaktyzm. Tylko czułość i ciepło wobec widza i zauważenie widza, które jest bardzo ważną częścią tego spektaklu, bo my wiemy, że on jest i przeprowadzamy go przez tą opowieść. I nie chcemy go niczego uczyć właśnie. Chcemy, żeby z nami przeszedł tą historię, zobaczył, co się dzieje, przeżył ją z nami w śmiechu, w radości, w smutku, co w duszy zagra. A potem podziękujemy sobie i każdy z tą historią wyjdzie. Myślę, że i aktorzy, i widzowie bardzo bym sobie tego życzyła, żeby to zostało. Widzowie i mali, i duzi. Zdecydowanie. Ja przez cały spektakl, moja zresztą przyjaciółka, scenografka Kamila Grzybowska-Sosnowska, która robi nam kostiumy i scenografię, cały czas podczas pisania adaptacji przypominała mi, pamiętaj, że to dla dzieci. Ale ja miałam takie poczucie, że w sumie ja tak naprawdę w środku ciągle jestem takim dzieckiem, bo też taki zawód wybrałam, bo gdzieś pcha mnie taka chęć przygody. I nie mam poczucia, ja cały czas nie mam poczucia tego rozgraniczenia, bo uważam, że dzieci są bardzo mądre. I to, co mają zobaczyć, zobaczą. A teatr posługuje się takim językiem, tak uważam. Ta jego wartość jest to, że jest pewnego rodzaju poezją, że
zawsze tu znajdzie miejsce dziecko i dorosły i wcale nie trzeba tego tak rozgraniczać, bo ta poetyka teatru daje szansę tej dwójce zafunkcjonować. Mhm. A Mały Książę jest takim pretekstem do tego, żeby się właśnie tak wybrać takimi całymi grupami międzypokoleniowymi, czy wielopokoleniowymi. A to byłoby cudowne. Dzieci z rodzicami, babcie z wnukami. Ja myślę, że to jest coś wspaniałego w takim miejscu się spotkać i przeżyć wspólną historię. Dlatego też ciężko nad tym pracujemy całą naszą tą trójką przygotowującą, właśnie Kamila Grzybowska-Sosnowska, Helena Matuszewska, muzyka, żeby ta bajka zafunkcjonowała. No, przy czym pomaga nam cały zespół teatralny, wszystkie pracownie ciężko pracują, bo mamy bardzo dużo kostiumów, scenografia, będzie się działo na pewno. Czyli też dla oka coś takiego wyjątkowego, tak? Zdecydowanie i aktorzy też mają świadomość, że będzie dużo, szybko, mocno. No, to będzie spektakl, który naprawdę wszyscy myślę, że włożymy w to mnóstwo serca, potu i ciężkiej pracy, ale ja w to wierzę, że to zawsze owocuje. Może też jednym z owoców będzie później już wspólna rodzinna lektura na przykład rodziców i dzieci. Taki powrót do Małego Księcia albo spotkanie po raz pierwszy, jeżeli ktoś jakimś cudem się z nim nie spotkał. Ja myślę, że to jest coś, co jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, kiedy rodzice czytają książki dzieciom. Myślę, że to jest coś, co... To się pamięta później. Co się pamięta później i to może uchronić nas potem, wbrew pozorom, przed wieloma błędami, bo to, co się wytwarza podczas tego, kiedy dorosły z dzieckiem czyta książkę przed snem, to myślę, że to jest jakaś taka naprawdę niezwykła rzecz, której nigdy dziecko i rodzic nie zapomni. Czyli ten Dzień Dziecka, bo to 1 czerwca premiera w Dniu Dziecka i późniejsze oczywiście spektakle Wyprawa do Teatru, to jest pierwsza propozycja, do której zachęcamy, do wspólnej lektury Małego Księcia też. Oczywiście. I innych książek. Oczywiście, bo spektakl, dlatego tytuł jest Mały Książę Opowieść, nie jest jeden do jeden Małym Księciem. Nie mogliśmy zrobić całego tekstu, bo byłby to bardzo długi spektakl. Jest takim właśnie adaptacją, czyli rozumieniem, moją interpretacją i przez moją wrażliwość tego, jak to widzę. Ale myślę, że też może być takim haczykiem, żeby sięgnąć po książkę, mam nadzieję. I być może zaczniemy się sobie nawzajem przyglądać jako osobom bliskim, tym bliźnim, tak? A nie obcym. No właśnie, człowiek sam w sobie powinien być nam bliski. I myślę, że tak, że to, co robi Mały Książę, latając sobie po planetach i zwiedzając tych bardzo dziwacznych ludzi, którzy z czasem okazują się nie tylko dziwaczni, ale po prostu po pierwsze samotni na tych planetach, a po drugie smutni przez to, że nie potrafią się uwolnić od czegoś, w czym siedzą, jakiegoś właśnie gorsetu, jakiejś maski, czegoś takiego, co mają poczucie chroni ich przed samotnością albo stanięciem takiej prawdzie ze sobą, ale chcieliby mieć przyjaciela. Czyli to, co robi Mały Książę, oni bardzo chcieliby mieć przyjaciela. Taka prosta rzecz, mieć przyjaciela. Przyjaźń nie chroni przed samotnością, a te rzeczy, do których się uciekamy, tak, chroniąc się przed samotnością, czasami nas w tę samotność wpędzają. Bo mogą być zgubne. A jak zespół ten, który pojawi się na deskach teatru, jak ta obsada aktorska, jak wszyscy przyjęli, jak weszli w rolę? Przyjęli cudownie. Ja już miałam możliwość wcześniej poznania część zespołu, w sumie całego, bo realizowałam spektakl kilka lat temu z Martą Honzatką i Adamem Machalicą, Stop Klatkę. I to jest mój drugi na deskach częstochowskich. Ja mam ogromną słabość do zespołu częstochowskiego. Uważam, że to są wspaniali aktorzy. Niezwykłe osobowości, bardzo wrażliwi ludzie. To, co kocham najbardziej w robieniu teatru, to jest ta przygoda. Ja się zawsze śmieję, że reżyser to jest taki Piotruś Pan, który zasiada do stołu i mówi wszystkim, że jak uwierzymy, że na nim jest jedzenie, to je zobaczymy. I kiedy wszyscy w to uwierzą, je zobaczą, to zaczyna się zabawa. I w momencie, kiedy aktorzy zaufają, a mam to szczęście, że weszliśmy razem w tą przygodę i jesteśmy w tym razem, no to jest po prostu coś niezwykłego i pewnie będzie smutek i tęsknota po. Ale ja mam coś takiego, że zawsze kocham aktorów, z nim pracuję, bo inaczej się chyba nie da, jak się nie kocha osób, z którymi taką przygodę ma się odbyć razem. Wspaniały zespół. Bardzo z dużą, ogromną przyjemnością wracam do Częstochowy i bardzo lubię tutaj w teatrze pracować. Czyli to jest taki teraz wspólny kawałek drogi i to teraz, którym się trzeba cieszyć. Czy można się cieszyć? To jest jeden z moich ulubionych kawałków drogi, dlatego że moim zdaniem dla mnie teatr jest taką moją prywatną medytacją i takim miejscem, gdzie jak się nie jest człowiekiem, takim naprawdę człowiekiem i nie spotka się z tym drugim człowiekiem, to się nic dobrego temu drugiemu człowiekowi po drugiej stronie, który siedzi, nie da, ponieważ
to, czym pracujemy podczas spektaklu i to, ile włożymy w tej pracy serca, czułości, szacunku do siebie, to to wszystko potem owocuje i rezonuje na widza. Ja w to bardzo głęboko wierzę. Więc staramy się to robić, zresztą no, myślę, że z ogromną radością, bo na próbach wszyscy jesteśmy, oczywiście poza tym, że jest nerw, bo jest już niedługo premiera i gdzieś tam jest to poczucie, że musimy to wszystko spiąć, ale niesamowite jest to, że robimy to cały czas w ogromnej czułości i takiej radości, że coś z tego niezwykłego się może urodzić i urodzi się. Niech ta czułość zostanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Agnieszka Baranowska była Państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję.